Witam Państwa w audycji Goście Radia 5, a dziś łączymy się z panem Jarosławem Szlaszyńskim, starostą augustowskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pytania zadaje Artur Parafinowicz, a będą dzisiaj dobre wieści. Augustowianie znają je już od piątku. Kardiologia inwazyjna zostaje przy ulicy Konopnickiej. Ten oddział pozostanie w Augustowie, będzie służył mieszkańcom, pacjentom. Pan brał udział w rozmowach. Co zaważyło na decyzji spółki o tym, że oddział pozostaje jednak na dotychczasowym miejscu? Tak jak pan redaktor powiedział, prowadziłem te rozmowy od początku. Te rozmowy dotyczyły przyszłości oddziału kardiologicznego w Augustowie, ale też tak zabezpieczenia kardiologicznego mieszkańców powiatu augustowskiego i mieszkańców ościennych. Powodem były rozważane zamiary reorganizacji tego systemu opieki, który zapewnia podmiot niepubliczny, czyli amerykańsko-polskie kliniki serca. Ze względu na brak lekarzy specjalistów kardiologów zrodził się w spółce taki pomysł, żeby zreorganizować ten system, żeby tych pacjentów, którzy są leczeni w Augustowie, przenieść do tworzonego oddziału w Suwałkach. W wyniku rozmów, analiz, szukania rozwiązań, także pomocy środowiska medycznego w Białymstoku, bo tak jak powiedziałem, chodzi o lekarzy, specjalistów, kardiologów, udało się znaleźć spółce rozwiązanie, które pozwoli pozostawić oddział w Augustowie pracujący w systemie 24-godzinnym. Co było podstawowym powodem planowanej zmiany? Czy zarząd spółki zdradził te informacje? Przede wszystkim brak lekarzy, kardiologów, trudności z obsadzeniem odpowiedniej liczby dyżurów, a więc przez to zabezpieczenie medyczne, zabezpieczenie właściwego poziomu świadczeń medycznych przez lekarzy. Tu chcę podkreślić bardzo istotną rolę dyrektora Macieja Olesińskiego, dyrektora oddziału funduszu, Narodowego Funduszu Zdrowia z Białegostoku, który podszedł do tej sytuacji z wielką życzliwością i dzięki przeanalizowaniu tej sytuacji udało się znaleźć takie wyjście kompromisowe, które pozwoli zabezpieczyć dyżury w Augustowie. Jakie są zasady, szczegóły tego kompromisu? Proszę? Jakie są szczegóły tego kompromisu? Szczegóły tego kompromisu są takie, że oddział pozostaje w Augustowie, będzie pracował w systemie 24-godzinnym i pacjenci zarówno z powiatu, jak i z powiatów ościennych będą mieli zapewnione bezpieczeństwo kardiologiczne. To wynik tego kompromisu. Ja pytam o szczegóły, o decyzje, jakie tutaj zaważyły na tym wyniku. Znaczy, nie chciałbym mówić na ten temat, ponieważ nie jestem adwokatem spółek, które pracują w Augustowie, bo są to dwie spółki. O to należałoby pytać prezesów, którzy organizują funkcjonowanie podmiotu niepublicznego. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że jest to podmiot niepubliczny, pracujący w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Naszą rolą jest takie działanie, które by dawało mieszkańcom jak największy zakres dostępu do usług medycznych. Natomiast to, jak to zostanie w praktyce rozwiązane, to zależy już od poszczególnych szpitali. Jeszcze zapytam, czy zna pan plany przedstawicieli spółki prowadzącej ten oddział, czy będą też obecni w Suwałkach? Z tego co wiem, będą obecni w Suwałkach. Mhm. I jeszcze kolejna kwestia, o którą tutaj zapewne w piątek pytali pana inni dziennikarze. Jaki wpływ na sytuację, na ten kompromis miała zbiórka podpisów, inicjatywa samorządu miejskiego? Czy coś panu na ten temat wiadomo? Zbieranie podpisów, prowadzenie akcji takiej propagandowej nie miało wielkiego znaczenia na i nie może mieć wpływu na wzrost liczby lekarzy kardiologów. Tu podkreślę raz jeszcze z całą mocą, wymieniłem, podałem te informacje, wielką otwartość wykazał Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. To on jest właśnie jednym z uczestników tego sukcesu. Kończąc, z perspektywy
Z pana perspektywy, jak pan sądzi, czy takie sytuacje będą się powtarzały, takie problemy? Ja tu nie mówię już o oddziale kardiologicznym, dajmy na to, ale generalnie jeśli chodzi o zabezpieczenie medyczne. Generalnie tu mówimy o pewnej polityce w kategorii szerszej. Dotyczy to generalnie sfer społecznych, a więc służby zdrowia, oświaty. Wymagają one takiego całościowego ujęcia w obszarze państwowym, niezależnie od barwy politycznej. Pracuję w samorządzie 20 lat i widzę, że niektóre obszary w dalszym ciągu wymagają dopracowania, wymagają poszukiwania takich rozwiązań, które byłyby najlepsze dla mieszkańców, dla obywateli, ale jednocześnie byłyby możliwe do obsłużenia pod względem strukturalnym, pod względem instytucji, które danymi dziedzinami się zajmują. W tej chwili mówimy o braku lekarzy, specjalistów w różnych obszarach medycyny. Pojawiają się informacje o luce pokoleniowej. To dotyczy także obszaru oświaty, a więc musimy na te dziedziny zwracać większą uwagę. Zatem gdyby przyszło panu wybiegać w przyszłość kolejny punkt zapalny, jeśli chodzi o opiekę medyczną w Augustowie, na Augustowszczyźnie, co to będzie? Znaczy ja nie szukam punktów zapalnych, natomiast te problemy, które pojawiają się, staram się rozwiązywać, jeżeli dotyczą bezpośrednio samorządu powiatowego, jeżeli nie dotyczą bezpośrednio, a są związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych, to staram się uczestniczyć w takich rozmowach, w negocjacjach, w szukaniu jak najlepszych rozwiązań dla lokalnych społeczności. W sumie nie bądźmy czarnowidzami, prawda? Cieszmy się zatem z tego, co jest. Dobre wieści, kończąc, oddział kardiologiczny w Augustowie zostaje. Tego chcieli mieszkańcy. Dziękuję panu za rozmowę. Pan Jarosław Szlaszyński, starosta augustowski, był gościem Radia 5. Dziękuję serdecznie. Dziękuję słuchaczom za uwagę. Artur Parafinowicz, Radio 5. Do usłyszenia.